Chciałem się spytać pana przewodniczącego komisji rewizyjnej, czy też komisję rewizyjną, czy spotkała się z państwem Nowak i z panem Wojciechem Karaszewskim? Chodzi o pytanie, odpowiedź wprost. Z panem Karaszewskim komisja, zespół komisji rewizyjnej spotkał się, natomiast jeżeli chodzi o państwa Nowak, o ile dobrze pamiętam, nie było takiego spotkania. Także tutaj posiłkowaliśmy się tymi dokumentami, które nam przedstawiono prawnie. Ja mam pytanie, co miasto zrobiło właśnie w tym kierunku, żeby uregulować tą sprawę, bo wczoraj akurat spotkałem się z tym, że ten słynny Żuk Grudziącki z ulicy bodajże Kilińskiego nadal stoi na parkingu przy warsztacie i inne samochody również i one są zawali drogami. Sytuacja, powiem tak, odbyliśmy cykl wielu godzinnych rozmów w Zarządzie Dróg Miejskich, następnie państwo Nowak przychodzi do pana prezydenta Majewskiego. Wielu spotkań w ostatnich miesiącach z uwagi na to, że ja bezpośrednio nadzoruję Zarząd Dróg Miejskich, przejąłem te rozmowy, ale się spotykałem. Opinie prawne są jednoznaczne, że państwo po prostu zapłata za tą usługę, którą wykonaliście, nie należy. Problem jest taki, że my, gdybyśmy tak po ludzku, jak pan radny powiedział, chcieli im jakoś to wynagrodzić, to musimy mieć podstawę prawną, ponieważ jak pan radny doskonale wie, no nie możemy ani jednej złotówki z budżetu wydać, która po prostu nie jest zgodna z prawą. Nikt z urzędników, no każdy, gdyby taką złotówkę wydał, naraziłby się na przepisy dyscypliny finansów publicznych. Ja również poprosiłem inny zespół radców prawnych o zbadanie jeszcze raz tej sprawy, w jaki sposób dla państwa Nowak można wydać im wynagrodzenie za przetrzymywanie tych pojazdów, które z Grudziąckich ulic zniknęły. Pojawiło się pewne takie światło w tunelu, że oczywiście nie za wszystkie koszty, ale jeżeli ci państwo udowodnią, w tej chwili czekamy na dokumenty i finansowe księgowe, że przetrzymywanie tych pojazdów poniosło za sobą koszty związane choćby z pilnowaniem terenu, czyli opłacanie stróży, z jakimś kosztem energii i tak dalej, i to się da wyliczyć, to te koszty za jakiś okres, który, bo tam w międzyczasie mieliśmy też nowelizację prawa ruchu drogowym, do tego czasu prawdopodobnie, tutaj mówię, będzie udać się znajdzie się jakiś kompromis i częściowo będzie można tym państwu wypłacić tego typu świadczenia. Jak wiemy, że jeżeli ktoś porzucał pojazd, no to prawdopodobnie już nie miał środków do życia i tak naprawdę nie ma od niego co uzyskać. Państwo też doskonale wiedzą, że gdyby, bo znamy nazwiska tych osób, tych poprzednich właścicieli, gdyby poszli na drogę sądową, pewno nie krótką, tak, to mogą się domagać zapłaty za swoją usługę, ale nie od miasta, tylko od osób, które te pojazdy porzuciły. Nie chodziło o państwa Nowak, tylko są również inne podmioty, które mają z tym problem. I moja obawa jest taka, że w związku z tym, że ci, którzy stanęli do przetargu, wygrali na tą usługę przetarg, organizowany przez miasto, może do następnego przetargu nikt nie stanąć. I co wtedy? Dziękuję bardzo. Podmiotów, które w potencjalnym czy w przetargu publicznym nie staną, ja bym się nie obawiał, gdyż cały czas mamy zapytania od podmiotów prowadzących podobną działalność gospodarczą, że są zainteresowane i czekają, aż tego typu postępowanie będzie ogłoszone. Czy państwo Nowakowie, składając skargę, składając swoje zażalenie, niezapłacone pieniądze im za usługi, czy oni zawierali umowy z właścicielami aut zajętych, czy podpisywali umowę z urzędem? Na czyje zlecenie oni działali? Bo wydaje mi się, że sam pan Nowak, czy pani Nowak, prowadząc działalność gospodarczą, nie pojechali na ulicę zabrać samochodu, który stoi po prostu bez właściciela, pana X. Jak można kogoś wzywać do sądu o zapłatę, jeżeli działali na zlecenie kogoś innego? Dla mnie jest to bardzo niejasne. Ja uważam, że jeżeli taka umowa widniała, to słusznie należy im się zapłata za wykonaną usługę. Nie można ludzi w ten sposób dręczyć, bo to jest dobijanie przedsiębiorców. Analizując stan faktyczny i prawny w rozpatrywanej sprawie, Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Grudziądza ustaliła, że w 2002 roku prezydent Grudziądza podpisał z panią Ewą Nowak i panem Ryszardem Nowak umowę na czas nieokreślony
o świadczenie usług w zakresie usuwania, przemieszczania lub parkowania pojazdu. To co Pan pytał, umowę zawodu prezydenta do działania. Ale zgodnie z postanowieniem tej umowy w paragrafie 5 ustępie 1 zaświadczone usługi w zakresie usuwania pojazdów na podstawie dyspozycji właściwych organów w trybie określonym w artykule 130a i 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym przedsiębiorcy nie mieli otrzymywać wynagrodzenia od prezydenta Grodziądza, ale we własnym imieniu wystawiać rachunki i dochodzić należności od właściciela pojazdu, którego dotyczyła wykonana usługa.